Władze województwa, wychodząc naprzeciw problemowi bezpieczeństwa na drogach, prowadzą akcję społeczną Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, edukując w tym zakresie najmłodszych mieszkańców. To jest swoista lekcja bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skierowana do najmłodszego pokolenia. Co roku na polskich drogach ginie kilkaset dzieciaków. Ważne, żeby dzieci były oczywiście widoczne na drodze, ale ważne też, żeby pamiętały o przepisach, o tym, co zrobić, żeby były bezpieczne. Ta zasada ograniczonego zaufania, która w ruchu drogowym obowiązuje, powinna być od najmłodszych lat wpajana. W ramach kampanii dzieci uczestniczą w trzech panelach dydaktycznych. Pierwszy to nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drugim jest interaktywny wykład o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym wraz ze sprawdzeniem wiedzy. A trzeci to przejazd dzieci po rowerowym torze przeszkód. Omawiane są również zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się na coraz bardziej popularnych środkach transportu, takich jak hulajnogi elektryczne, rolki czy deskorolki. Zagadnienia omawiane są przez praktyków i ekspertów, takich jak egzaminatorzy WORD, ratownicy medyczni czy kierowcy rajdowi. Podczas akcji przeprowadzonej ostatnio w jednej z warszawskich podstawówek, najmłodsi mieli także możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji, takich jak symulator zderzenia, symulator dachowania czy okulary VR. Uważam, że każda akcja służy temu dobremu celowi i nigdy o bezpieczeństwie za mało, a zwłaszcza w takiej atrakcyjnej dla dzieci formie. Dzieci na takich spotkaniach wyposażane są w elementy odblaskowe. Dlaczego odblask jest tak ważny? Człowiek idący poboczem w ciemnym ubraniu bez odblasku jest widoczny w światłach samochodu z około 20 metrów. Tymczasem pieszego z odblaskiem kierowca zauważy już z odległości 150-300 metrów. To zwiększa czas na reakcję i może uratować życie. Dzieci cały czas potrzebują zwiększenia ilości elementów odblaskowych. One są znacznie mniej widoczne, chociażby ze względu na wzrost. Od 2014 roku kampanią Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny objętych i wyposażonych w elementy odblaskowe zostało ponad 200 tysięcy uczniów mazowieckich szkół podstawowych. Tylko w ubiegłym roku szkolnym spotkania odbyły się w 62 szkołach i wzięło w nich udział około 6,5 tysiąca dzieci.